Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki filmik związany z tym, co się dzieje, z tą sytuacją całą na świecie. Tu pandemia, tu koniec pandemii, tu wojna. I teraz pewnie wiele z was się zastanawia. Wojna ukraińsko-rosyjska, czy ta wojna dojdzie do nas, czy będzie wojna światowa. Co teraz z budową domu? Czy budować dom, czy czekać, wstrzymać się, uciekać, co robić? Powiem wam tak, ja osobiście stwierdziłem, przygotować zawsze się można na najgorszą sytuację, jeśli chodzi o wojnę. Nigdy nie wiemy, czy ona wybuchnie, czy nie wybuchnie. Co tu mam na myśli? Kupić jakiś prowiant suchy, żeby mieć w razie W, jakby tak pozamykali sklepy. Nie przesadzać, nie panikować, nie kupować na zapas paliwa, bo z paliwem nie uciekniecie. Tylko kupuje się to, co jest potrzebne, żeby mieć w torbie i jakby mieć pod ręką po prostu napój, picie, jedzenie, jakieś przybory podstawowe, które są potrzebne do przeżycia. Ludzie, którzy kupują masowo paliwo, to trochę przesadzają, bo z tym paliwem nigdzie nie uciekną. A teraz, jeśli chodzi o budowę domu, powiem wam tak. Wojna jest na Ukrainie, nie w Polsce. Więc też nie ma co panikować, że zaraz będzie ona w Polsce. Nie jesteśmy w NATO, w Unii. Wiadomo, nigdy nie wiemy, jaka będzie sytuacja, czy NATO się na nas wypnie, czy się nie wypnie, czy Ameryka nam pomoże, jakby coś się stało, jakby nas zaatakowali. Ale ja uważam, że nie powinniśmy zmieniać swojego planu. Pracujemy, powinniśmy dalej pracować. Budujemy, powinniśmy dalej budować. Jeśli mamy... Tak wygląda moja budowa w tym momencie. Jak wszystko było po kolei robione, do tego przyjdą jeszcze filmy, ale to muszę wszystko jeszcze przerabiać, ale właśnie chciałem taki film nagrać związany z wojną i z budową domu. Jakie podejmuję kroki w tym tematem i co wam mogę doradzić? No, powiem tak. Wojna jest na razie na Ukrainie. Są różne teorie spiskowe, że mówią, że jedni, że po prostu Rosja chce odzyskać swoje ziemie dawne, dojście do morza. Ja ostatnio wyczytałem taką ciekawą rzecz, że tam ma powstać nowy Izrael, czy nowa Jerozolima, czy jakoś tak się to nazywa. Możecie sobie wpisać to w internecie. Ciekawy temat, możliwe, że jest to prawda. Ciężko to zrozumieć i ciężko stwierdzić, co jest tak naprawdę prawdą, bo politycy to są politycy, no. To jest mafia polityczna. Nie wiemy, czy oni to tam po prostu mają jakieś spiski między sobą, czy nie. Jedynie my możemy gdybać i tak dalej. Ale uważam, że nie ma co się nad tym zastanawiać. Co ma być, to będzie. Jak będzie wojna, nie unikniemy tego. Jak nie będzie wojny, to będziemy się cieszyć. Jeśli chodzi o budowę, ja uważam, nie powinniśmy się wstrzymywać, bo co? Bo niektórzy powiedzą, o patrz, tu był COVID, tu jest wojna. I nie będę teraz budował, bo kurczę, wojna wybuchnie i co teraz? No ale co? Dobra, wstrzymiemy się. I co? Będziecie czekać rok, 2 lata, 3 lata. Nie wiemy, ile wojna na Ukrainie będzie trwała. Może potrwać miesiąc, może potrwać pół roku. Może zakończyć się jutro, a może trwać i 5, i 10, i 20 lat. Tego nie wiemy. Nie wiadomo, co będzie, czy to będzie tylko na Ukrainie i tak dalej. Więc ja uważam, i ja przykładowo nie wstrzymuję się z budową. Teraz jeszcze okres zimowy, dlatego jeszcze teraz nic nie robię. To jedynie taka organizacja materiałów, jeszcze coś tam nieco. Przepraszam. Organizacja materiałów oraz przygotowanie się po prostu do sezonu. No i wykonuję na razie pracę zarobkową, żeby po prostu na tą budowę mieć pieniążki. I też wam to radzę. Organizujcie sobie budowę, macie plan budowy domu. Budujcie, nie wstrzymujcie się. Róbcie to do was należy. Kupujcie materiały, jeśli macie taką możliwość. Jeśli macie gotówkę, nie czekajcie na to, żeby się wojna zakończyła, bo uważam, że będziecie czekać, a materiały pójdą do góry. Zresztą, co ja będę mówił, wystarczy, że spojrzycie, jak idą ceny paliw do góry. Ja 3 dni temu tankowałem, czy 4 dni temu tankowałem, zapłaciłem 5,90 już za ropę, teraz kosztuje kolej 7 zł, więc powiem tak, no. Ceny idą do góry, ropa pójdzie do góry, paliwo pójdzie do góry, co się będzie wiązać z tym, że produkcja pójdzie do góry. Stal pójdzie do góry, zapewne znowu bardzo, bo podobno masa stali jest sprowadzana z Rosji. Więc jeśli... Moja rada.
nie przejmujcie się tym, możecie się przygotować, jak wam powiedziałem, jak się ktoś boi, kupić jakiś prowiant suchy w razie wybuchu, w razie czego, jakby nas zaatakowali, żeby można było z czym uciekać, ale nie warto przewidywać najgorszego. Ja uważam, że do nas to nie dojdzie, że to jest jakiś interes na Ukrainie po prostu. A Ukraina po prostu teraz z powodu tego będzie bardziej cierpieć, bo ktoś chce tam po prostu coś wymyślił. Głównie to była Rosja, bo Rosja jest głównym prowokatorem, a my na to nie mamy wpływu. Dlatego ja uważam, że warto dalej budować, bo jak wam powiedziałem, będziecie czekać 5 lat, to na stali będzie kosztować nie tak jak teraz 5 tysięcy, a będzie kosztować 8 tysięcy, bo inflacja pójdzie do góry, kiedyś do Polski dojdzie euro, więc tym bardziej będzie wszystko dużo, dużo droższe. Tak jak to jest na krajach europejskich niektórych. Tak więc moja taka rada, nie panikujcie. Warto po prostu dalej działać tym tematem, co działamy. Ci, co chcą budować, mają, jak wam powiedziałem, oszczędności. Kupujcie materiały, budujcie, nie czekajcie. Co będzie, to będzie. Jak nas atakują, wystrzelą bombę atomową, to nic nie zdziałamy, ani nie zdążymy zacząć budowy, ani nie uciekniemy, ani nic. Więc czy warto czekać? Sami sobie odpowiedzcie, ale ja uważam, nie warto. Można się na to przygotować częściowo, żeby wiedzieć, gdzie w razie W uciekać, bądź jak ktoś woli walczyć. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby nie panikować i działać po prostu. Moja rada, jeśli chodzi o wojnę ukraińsko-rosyjską, to nie jest w Polsce jak na razie i mamy nadzieję, że tego nie będzie. I uważam, że powinniśmy dalej iść w temat, który chcieliśmy tworzyć. Czyli budujemy dom według planu, tak powinno być. Kupujcie materiały, póki jeszcze możecie, póki jeszcze są, bo nie wiadomo, czy nie będzie postoju. Najgorsze właśnie jest to, czym się obawiam, że mogą po prostu być znowu braki materiałów. I to będzie największy problem później, żeby my mogliśmy budować. Tak to było w zeszłym roku przy pandemii. Dużo rzeczy brakowało i tak dalej. Na dużo rzeczy trzeba czekać. Więc w mojej ocenie, jeśli chodzi o wojnę, nie wstrzymujcie się. Po prostu działajcie w tym temacie. To taki tylko moja rada, taki filmik właśnie z tego, co ja tak przemyślenia chciałem wam przekazać, że nie warto po prostu czekać, bo ceny pójdą ciągle do góry, widzą, co się dzieje i na pewno nie będzie taniej. Więc czekając rok, dwa, trzy lata, znowu będzie drożej. Więc to jest tak, że możemy czekać, przeczekamy 20 lat, później będziemy żałować, że w ogóle nie zaczęliśmy budowy z powodu wojny, z powodu tego, a wojny w ogóle w Polsce nie będzie. Tak to będzie wyglądało. No. Dlatego co ma być, to będzie. Trzeba żyć dalej, nie ma co panikować. Budujcie. Jak będzie sytuacja taka, jaka będzie, że coś zacznie się dziać u nas w Polsce, to wtedy wiadomo, nie będziecie budować dalej. Ale na pewno nie będziecie żałować, żeście zaczęli. Bo jak wybuchnie wojna, to pieniądze, przypuszczam, wszystkie, które macie na koncie, znikną wam. Albo zrobi się jakiś reset i wszystko będziecie musieli i tak na nowo tworzyć. Czy te pieniądze będziecie mieli, czy ich nie będziecie mieli. Ja tak uważam, że jeśli będą chcieli zrobić reset Polski, czyli reset całego świata pieniężnego, to zrobią. I czy wy kupicie to, czy nie kupicie, czy będziecie pieniądze trzymać, mogą po prostu zniknąć. Tego nie wiemy, co się stanie. To jest tam u tych wyższych polityków. Oni tam mają swoje plany i tak dalej. Dlatego ja uważam, nie warto czekać, warto działać. Tak więc to tyle, co wam chciałem przekazać. Kupujcie to, co macie kupić, działajcie, budujcie. I nie przejmujcie się. Tak więc to tyle, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do następnego. Komentujcie, co myślicie o tej wojnie, co o budowach, jakie macie komentarze na ten temat, jakie macie wnioski, co wy o to sądzicie. Ja uważam, że nie warto się przejmować na razie. Wiadomo, że jest to straszna rzecz, że Ukraina cierpi. Nic nie mówię, że to jest dobra rzecz. Ale jeśli chodzi o nas, że my nie mamy się na razie nie przejmować, jak mamy plany budowy domu, mamy budować, a nie panikować. Dobra, to tyle. Piszcie, co wy o tym sądzicie, o tej wojnie, czy warto budować, czy czekać, czy uciekać. Jakie macie spostrzeżenia. Komentujcie, subskrybujcie mój kanał tutaj na bieżąco będziecie. Zostawcie łapkę, jak się wam film podobał. I to tyle. Do zobaczenia. Hejka, trzymajcie się.